Roman Szymański po niestety przegranym pojedynku z Marcinem Wrzaskiem. Muszę przyznać, że nie widziałem takiego pojedynku, gdzie już we wczesnej fazie tej walki byłbyś tak właśnie poobijany. Ewidentnie te uderzenia Marcina wchodziły i zastanawiam się właśnie, dlaczego tak dobrze przechodziły twoją gardę. Witam wszystkich. No to znaczy ja jeszcze nie widziałem tej walki, więc ci nie powiem, ale no tak wchodziły te ciosy, nie były jakieś te ciosy, które gdzieś tam mnie zamroczyły, czy robiłem jakąś krzywdę, no po prostu to były ciosy, no taka jest nasza praca. Mhm. Czy jakoś ten napór, z jakim właśnie Marcin gdzieś tam konsekwentnie właśnie na ciebie atakował, tak napierał tak naprawdę, czy zaskoczył cię co nieco tym właśnie, tym zmożonym atakiem? Nie, to znaczy ja wiedziałem, że on lubi się bić i pójdzie do przodu, nie będzie kalkulował, jak byłem na to gotowy. Mam nadzieję, że to chociaż było widać. Jakby, no nie zaskoczył mnie tam, wiedzieliśmy, że tak będzie. Nie wiem, czy teraz zwróciłeś uwagę, co prawda to nie był twój pojedynek, ale właśnie Kleber Kojkę poddał Artura Sowińskiego. Zwróciłeś uwagę na końcówkę? Jakoś zaskoczony? Tak, widziałem to. Zaskoczony, nie zaskoczony. No, było wiadomo, że Kleber będzie dążył do poddania. No co? Tak wyszło. Pas się od ciebie nieco oddalił, ale czołówka nadal jest dosyć ścisła, jeżeli chodzi o KSW. Czy w związku z tym teraz ty przegrałeś, Kornik przegrał, to co, walka między wami? To znaczy, nie wiem, nie mnie to jakby gdzieś tam oceniać, im walka między kim będzie, to włodarze zadecydują. Ja podchodzę do tego tak, że dzisiaj to był mój kolejny krok, nie do tyłu, a do przodu, do tego celu, do którego dążymy. Mam 24 lata, stoję tutaj cały i zdrowy, nic mi się nie stało. Jakby wracamy do domu na święta, świętujemy, bawimy się z rodziną i wracamy po świętach do pracy, jakby jutro, pojutrze życie się toczy i trenujemy, wzmacniamy się po to, żeby wrócić tu silniejsi i tak to widzę. Jeśli to wszystko, to na koniec chciałbym też podziękować ludziom, którzy gdzieś tam mnie wspierają, jakby czy też sportowo, czy finansowo. Ludzie, którzy stoją za tymi wszystkimi logotypami, które u mnie widzicie, bo to nie są tylko firmy, logówki, to są też ludzie, którzy we mnie uwierzyli, wierzą, są ze mną, jak przegrywałem, teraz jak przegrałem, jak wygrywałem. Także przede wszystkim tym wszystkim ludziom, wszystkim kibicom, którzy gdzieś tam mnie wspierają, jest ta rzesza coraz większa, to się odczuwa. Przede wszystkim rodzinie, chciałbym pozdrowić wszystkich, też którzy za mnie trzymają kciuki, z rodziny, rodziców przede wszystkim, moją dziewczynę, która to przeżywa tak samo jak ja. Ta lista jest długa, mógłbym wymieniać. Chciałbym pozdrowić też swoją babcię, która to gdzieś tam ogląda, jest kobietą jedną z ważniejszych w moim życiu, która mnie wychowała. No i myślę, że to tyle. O kimś zapomniałem, jeśli o kimś zapomniałem, to przepraszam, życzę wszystkim wesołych świąt i widzimy się niedługo. Dziękujemy wzajemnie. Dziękuję. Do widzenia.